Jest wtorek, 13 sierpnia, Bartek Gębusia, witam i zapraszam na Telefakty. W nocy z 12 na 13 sierpnia odnotowaliśmy 17 zdarzeń. Burze nad powiatem ostrowieckim. Przyjmujemy co roku 6700 wniosków. To obrazuje skalę właśnie rolnictwa. Trudny rok dla rolników. Przeczytałam, że te książki o kici koci, oprócz tego, że bawią, to jeszcze uczą. Czytanie to dobra zabawa. Do naszej redakcji dotarła smutna informacja. Zmarł Krzysztof Ciok. Ostrowiecki artysta, plastyk i nauczyciel w liceum ogólnokształcącym nr 1 imienia Stanisława Staszica, pedagog w ognisku plastycznym, absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Krzysztof Ciok uprawiał sztukę abstrakcyjną oraz grafikę użytkową. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i współtwórcą legendarnej Grupy 10. Jego prace były wystawiane w kraju i za granicą. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Krzysztof Ciok zmarł 13 sierpnia w ostrowieckim szpitalu. Miał 60 lat. Tak jak przewidywano i uprzedzano, burza przeszła nad powiatem ostrowieckim. Doprowadziła do uszkodzeń dachów, a obfite deszcze do licznych podtopień. Strażacy od późnych godzin wieczornych mieli pełne ręce pracy. Wczoraj w nocy z 12 na 13 sierpnia odnotowaliśmy 17 zdarzeń w wyniku właśnie tych gwałtownych burz, które przeszły nad naszym powiatem ostrowieckim. Takie większe zdarzenia to były cztery zerwane, częściowo zerwane pokrycia dachów, głównie miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski oraz Świrna, a resztę zdarzeń to były po prostu podtopione posesje oraz zalewanie piwnic przez wodę. Spieraliśmy się tutaj przy tych zdarzeniach, gdzie brakowało ludzi z ochotnikami z naszego powiatu. Warto tutaj jeszcze dodać, że odnotowaliśmy zdarzenie w miejscowości Teofilów, gdzie wspomagaliśmy również opatowskich strażaków, ponieważ w ich rejonie był pożar stodoły, prawdopodobnie od zapalenia, od uderzenia pioruna. Anomalia pogodowe, susza, obfite deszcze czy grad to zjawiska, które nie ułatwiają życia rolnikom. W takich sytuacjach rolnicy straty liczą w tysiącach, a to natomiast przekłada się na podwyżki cen żywności. Ten rok dla rolników jest trudny, a politycy wychodzą z nowymi propozycjami. Niskie ceny skupu i wysokie koszty produkcji to jeden z głównych problemów polskiego rolnictwa. Brak opłacalności przyczynia się do zamykania gospodarstw, a tym samym do pogorszenia gospodarki. Wsparciem dla rolników są fundusze ze środków zewnętrznych. Pomocna w pozyskiwaniu środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oddział Świętokrzyski zajmuje pierwsze miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o przygotowanie, kontrolę administracyjną wniosków, tak aby zaliczki dopłat bezpośrednich trafiły do naszych rolników. Do oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie rocznie spływa około 6700 wniosków o dofinansowanie. Programy rządowe kierowane są również do młodych rolników, którzy chcą założyć własne gospodarstwa. Bardzo wiele młodych rolników złożyło wniosek o 60 tysięcy premii, o restrukturyzację małych gospodarstw. Cieszymy się, że gospodarstwa przechodzą właśnie w ręce młodych ludzi, którzy nie boją się tej trudności. Właśnie pracy rolnika na wsi. Wsparcie kierowane jest również do osób, które przechodzą z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na ZUS i zakładają firmy. Będzie można pozyskać do 250 tysięcy złotych na przejście z KRUS-u do ZUS-u, na założenie własnej firmy, tak aby właśnie dbać o rozwój gospodarczy. Rolnicy borykają się również z problemem niskich świadczeń zdrowotnych z tytułu choroby. To jest rzeczywiście temat, który zostanie przeze mnie przedstawiony w odpowiednich gremiach i ja byłem bardzo wdzięczny za zwrócenie uwagi na tego typu rozmowy. Zmorą polskich rolników są niesprzyjające warunki pogodowe, które w ostatnim czasie wyrządzają wiele szkód. Będę składała wniosek do pana
ministra, który pewnie w miarę możliwości posiadanych środków, i tu też jest rola parlamentarzystów, jeżeli takie środki się znajdą, tak, żeby ewentualnie pomóc tym rolnikom, którzy ucierpieli w tych nieszczęśliwych wypadkach atmosferycznych, bo to są gradobicia, to są nawalne deszcze, które niszczą uprawy. Godne warunki i adekwatne wynagrodzenie do wykonywanej pracy to to, co należy się rolnikom. Dziś po Telefaktach prezes świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości będzie gościem programu Espresso. Tematem rozmowy będzie właśnie sytuacja rolników w odniesieniu do ostatnich burz, które przeszły m.in. nad powiatem ostrowieckim. Jak nie susza, to zbyt obfite deszcze, to często bardzo zawiedzione nadzieje też. To czego możemy się spodziewać, my mieszkańcy miasta? No to jest taka specyficzna działka naszej gospodarki narodowej, jakim jest rolnictwo, które jest uzależnione właśnie w głównej mierze od warunków atmosferycznych. Dlatego też ja o tym już dzisiaj wspomniałem, że rząd wychodzi naprzeciwko temu, aby można było łagodzić negatywne skutki warunków atmosferycznych. To jest właśnie program Stop Suszy, tak? To jest fundusz gwarancji rolniczych, żeby nie było tak, że rolnik pozostaje sam sobie, kiedy spotka się na przykład ze szkodami z tytułu nawalnych deszczów, bo tutaj już się nic nie da, że tak powiem, zrobić, tak? To trzeba po prostu wkalkulować w swoje straty, no ale dalej trzeba żyć, tak? Największe obawy są takie, że przy takiej pogodzie przyjdzie nam płacić więcej. Tak, nie ulega żadnej wątpliwości, że jeśli chodzi o rolnictwo, tutaj wkalkulowane jest zawsze największe ryzyko. Na bieżąco staramy się śledzić nowoczesne rozwiązania, które pojawiają się w lokalnych firmach. Z naszą kamerą udaliśmy się do stacji diagnostycznej na terenie ostrowieckiego PKS-u. Naszą uwagę przyciągnęły nowoczesne urządzenia. Ten samochód właśnie przechodzi swój przegląd techniczny. Ma sprawdzane amortyzatory, układ hamulcowy, układ kierowniczy, zbieżność kół. Stacje kontroli decydują się na zakup innowacyjnych urządzeń, które mają ułatwić pracę diagnostom i mechanikom. I bardzo chcemy nie tylko nadążać za zmianami technologicznymi, ale też w znacznej części te zmiany wyprzedzać, bo żeby móc na przykład diagnozować pojazdy, żeby móc dopuszczać je do ruchu, co jest w zakresie na przykład naszej okręgowej stacji kontroli pojazdów, to trzeba dysponować linią diagnostyczną, trzeba dysponować urządzeniami. Urządzenie do pomiaru geometrii i regulacji, czyli ustawiania kół osi pojazdu, to jedna z innowacyjnych maszyn na wyposażeniu stacji diagnostycznej ostrowieckiego PKS-u. Jesteśmy drugą firmą tutaj posiadającą takie urządzenie. I to jest urządzenie dla klientów, dla wymogów klientów, w pełni profesjonalne, najnowszej generacji do zbieżności. Ostrowieccy mechanicy szkolą się pod czujnym okiem specjalistów. Z racji tego, że praktycznie obsługa jest bardzo prosta, dla mechaników, nawet i początkujących, jest to przyrząd bardzo przyjazny. Pomiar wykonuje się stosunkowo szybko, w około 5 minut mechanik jest w stanie zinterpretować zawieszenie pojazdu, powiedzieć klientowi, co jest nie tak, co należy poprawić, no i oczywiście przeprowadzić również tą regulację. Ostrowiecki PKS na rynku usług motoryzacyjnych działa ponad 70 lat. Wykonano wiele tysięcy przeglądów technicznych. Mechanicy zawsze mają pełne ręce roboty. Cieszy fakt, że sprzętu będzie przybywać. Czy będziemy dysponowali urządzeniami, które pozwolą regenerować niektóre takie elementy, szczególnie jeśli chodzi o ekologię, czyli pojazdy, które dzisiaj trafiają do stacji kontroli pojazdów, żeby można było ich dopuścić do dalszej eksploatacji. Dziś samochody muszą spełniać określone normy emisji spalin. My będziemy proponować również regenerację chociażby filtrów cząstek stałych, bo to są drogie elementy. W wielu przypadkach takie bardzo nieodpowiedzialne serwisy decydują się na wycinanie tych urządzeń. Takie pojazdy nie powinny być dopuszczone do ruchu. Ekologiczny pojazd to ochrona środowiska, a dla komfortu kierowcy, zwłaszcza latem, to klimatyzacja. Temperatury mamy ponad 30 stopni i ludzie przyjeżdżają do nas na klimatyzację, dużo jest zapisów. Wykonujemy pełny zakres usług klimatyzacji, podłączamy też układy elektryczne, wykonujemy układy pneumatyczne w samochodach i pełne odgrzebianie.
Grzyby zalegające w klimatyzacji mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Dbajmy o zdrowie swoje i naszego samochodu. Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy Ostrowiec rusza z kolejną akcją pomocową, tym razem dla Oskarka z Chmielowa. Patronatem medialnym wspiera to wydarzenie Lokalna TV. Oskarek ma 5 lat i razem z rodzicami mieszka w Chmielowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. 1 lutego 2019 roku w jego głowie zdiagnozowano rozlanego gleja kapnia mózgu. To najgorszy i najbardziej złośliwy z dziecięcych nowotworów. Rak rozwija się w części mózgu odpowiedzialnej w znacznej mierze za oddychanie i połykanie. Leczenie chłopca jest bardzo kosztowne. Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy Ostrowiec 31 sierpnia 2019 roku w sobotę organizuje bieg charytatywny Ostrowiec dla Oskarka, z którego cały dochód zostanie przekazany na leczenie Oskara. Zapisy na bieg odbywają się na stronie stowarzyszenia, a także w biurze zawodów od godziny 15 w dniu biegu. Bieg wystartuje spod budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie o godzinie 17.30 i do wyboru będą dwie trasy, 3 km oraz 7 km, przeprowadzone malowniczymi górkami i wąwozami Chmielowa. Każdy uczestnik dostanie medal, a najlepsi na biegu 7 km statuetki. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci, po biegu ognisko z kiełbaskami. Bieg dla Oskarka odbędzie się w ostatnią sobotę tegorocznych wakacji, a już w najbliższą niedzielę przypominamy, że w powiecie ostrowieckim odbędą się dożynki. Na święto plonów zaprasza gmina Kunów i gmina Ćmielów. W Ćmielowie 15 sierpnia zorganizowany zostanie ćmielowski jarmark. Te wydarzenia również wspieramy patronatem medialnym. Na zakończenie dzisiejszego serwisu informacyjnego mamy dla Państwa spotkanie z wyjątkowym gościem, który odwiedził Ostrowiec Świętokrzyski. Bohaterka książek dla najmłodszych, ale nie tylko, pojawiła się na specjalnie zorganizowanym pikniku. Kicia Kocia jest wszechstronnie uzdolniona, próbuje wszystkiego. Była już strażakiem, była i policjantem. Zawsze przydarzają się jej ciekawe historie. Kicia Kocia, bohaterka książek Anity Głowińskiej, przyjechała do Ostrowca Świętokrzyskiego. Pozdrawiam wszystkie szkraby i zapraszam serdecznie. Kicia Kocia zaprosiła wszystkich na piknik, podczas którego można było poznać jej historię. W godzinę będą czytane kolejne serie książeczek. Z tymi książeczkami związane są różne quizy. Jeśli dzieci będą chciały, mogą w tym uczestniczyć. Jeśli nie, to za sam fakt, że przyszły, posłuchały z nami tej historii, dostają pieczątkę taką. Do tego przygotowaliśmy jeszcze dwa stanowiska, gdzie też mogą takie pieczątki zdobyć. To jest takie bardziej edukacyjne, tam są przygotowane puzzle, quizy, rebusy. Każda forma zachęcania najmłodszych do czytania książek jest ważna i potrzebna. Czytanie rozwija wyobraźnię, uczy poprawnego języka, rozwija słownictwo. Roxana ma 6 lat, idzie do zerówki we wrześniu, także dopiero uczy się czytać. Zaczyna sama, ale najczęściej czytamy wieczorem. I ostatnia ulubiona książka to jest o czarnym nosie. Pani Porazińskiej. Nie przyszliśmy dzisiaj na to autorskie spotkanie, ponieważ przeczytałam, że te książki o Kici Koci, oprócz tego, że bawią, to jeszcze uczą, tak? Uczą pewnych zachowań, pewnych dobrych praktyk. Głośne czytanie dzieciom przygotowuje i motywuje je do samodzielnego czytania w przyszłości. Książki Anity Głowińskiej o przygodach Kici Koci są dedykowane dzieciom od 2 do 6 roku życia, ale kicie kochają wszyscy, również dorośli. Z każdej sytuacji, które opowiada autorka, wyciągany jest morał, co uczy poprawnych zachowań. Są to książeczki przeznaczone dla dzieci tak naprawdę w różnym wieku. Od maluszka, bo jest wersja kartonowa, poprzez starsze dzieci z okienkami otwierane różne, gdzie dopatrujemy się różnych zgadywanek. No i w miękkiej oprawie, takie jak te, które są przeznaczone dla dzieci tak 4-5 lat. Chociaż są fani Kici Koci, którzy rosną razem z nią i mimo, że wiek już wskazuje, że tych lat jest trochę więcej, to wracają do niej. Organizatorzy spotkania z Kicią Kocią zapowiadają kolejne ciekawe spotkania z autorami książek. Chcemy właśnie, żeby dzieciom księgarnia nie kojarzyła się tylko z miejscem, do którego przychodzimy i kupujemy książkę, ale gdzie możemy tą książkę przejrzeć, miło spędzić czas, także będą cyklicznie raz w miesiącu odbywały się różnego rodzaju spotkania. Dzieci czytały, tak, choćby jakieś krótkie historyjek i żeby to nie było dla nich coś obcego. Jak mawiała Wisława Szymborska, czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość sprawiła. To była ostatnia informacja w dzisiejszych Telefaktach. Ja zapraszam Państwa jutro o stałej porze, a za chwilę regionalna prognoza pogody.
Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 16 stopni Celsjusza, wiatr 7 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali. Jutro temperatura 20 stopni Celsjusza, wiatr 14 km na godzinę, ciśnienie 1017 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.